Ewa Kryza była uczestniczką 10. edycji popularnego randkowego show telewizji polskiej Rolnik Szuka Żony. W programie ubiegała się o względy Waldemara, który ostatecznie wybrał Dorotę. Mimo iż nie znalazła miłości, to zdobyła wielką sympatię widzów, którzy nadal śledzą jej losy. Ewa jest aktywna w mediach społecznościowych i niedawno wyznała swoim obserwującym pewien sekret. Ewa Kryza z Rolnik Szuka Żony zaskoczyła wyznaniem. Ewa była jedną z kandydatek Waldemara, który na swoje gospodarstwo zaprosił oprócz niej również Dorotę oraz Annę. Między Waldemarem a Ewą szybko zaiskrzyło, choć wielu było zaskoczonych takim obrotem sprawy. Jednak ostatecznie w finale Waldemar pojawił się u boku Doroty, a nie Ewy, której okazywał zainteresowanie. Mimo odrzucenia kobieta zyskała sympatię widzów, z którymi nadal pozostaje w kontakcie poprzez swoje media społecznościowe. Ostatnio zorganizowała sesję pytań Q&A, w których mama 6-letniego Juliana wyznała, że w przeszłości była zamężna, a jej małżeństwo zawarte w kościele zakończyło się unieważnieniem. Internauci nie kryli zdziwienia, jednocześnie dopytując o szczegóły. Ewa zdradziła, że miała ku temu powody. Długa historia, na podstawie której mogłabym napisać książkę. To prawda, ciężko o unieważnienie. W tym przypadku były konkretne ku temu powody. Nie chcę rozpisywać się w tej kwestii z szacunku mimo wszystko do byłego męża. Była to lekcja życia. Wszystko w naszym życiu jest po coś.